Tragiczny finał poszukiwań 27-latki z Częstochowy Śląskie. Tragiczny finał poszukiwań 27-latki. Znaleziono jej zwłoki. Tragiczny finał miały poszukiwania zaginionej w sobotę 27-letniej mieszkanki Częstochowy. Policja odnalazła jej zwłoki. W poniedziałek zatrzymano i przesłuchano męża zmarłej. Zarządzono sekcję zwłok, by ustalić przyczynę jej zgonu. Według wcześniejszych informacji policji 27-latka miała wyjść z domu wcześnie rano, a potem nie nawiązała już kontaktu z rodziną. Informacje o zaginięciu 27-latki i jej wizerunek przekazano mediom. W poniedziałek policja znalazła ciało poszukiwanej. Prokuratura Rejonowa Częstochowa Północ wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Prokurator Tomasz Ozimek z Częstochowskiej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie poinformował we wtorek, że rozpoczęte jeszcze w poniedziałek przesłuchanie zatrzymanego mężczyzny trwało do późnych godzin nocnych. Dalsze ustalenia śledztwa mają być znane w ciągu dnia.